Dopiero co widziałem Cię na podium enduro, pomyślałem, że te warunki i ta trasa to jest chyba coś dla Ciebie. Tak, właśnie, dużo mi pomogło w sumie te enduro, bo też OS-y były w deszczowych warunkach i no tutaj na tych elementach w lesie, które były bardzo mokre, faktycznie nadrabiałam nad dziewczynami. Ale na podjazdach trochę brakowało jeszcze tej mocy, ale i tak jestem zadowolona, bo w sumie 3 rundy walczyłam o te podium w elicie i tak walczyłam, ale no brakło na tej ostatniej już rundzie. Właśnie, za mocno zaczęłaś, czy po prostu brakło? Może nie za mocno zaczęłam, ale bałam się, że ten wyścig będzie bardzo długi, bo po połowie trzeciej rundy już widziałam, że jest godzina na liczniku, się troszeczkę przeraziłam, że jednak jeśli dalej będę tak mocno walczyć, no to ta ostatnia runda to już będzie taki zgon. Ale no, popełniłam błąd na jednym tym podjeździe technicznym i tam mnie Tosia wyprzedziła i odjechały mi dziewczyny i po prostu na tą ostatnią rundę już nie miałam też za bardzo nikogo przed sobą, już nie widziałam i no, trochę motywacji w tym brakło też. Powiedz coś o tym starcie enduro. Skąd to się wzięło? No, ja zawsze marzyłam o tym, żeby startować w enduro i właśnie długo chciałam się przestawić całkiem na tą dyscyplinę, ale jednak mama nie pozwalała, bo troszeczkę się o mnie bała, ale no w końcu stwierdziłam, że ten sezon w XC coś mi nie za bardzo idzie i może jednak to jeszcze, żeby spróbować, no i kupiłam sobie ten rower, właściwie to tata mi kupił, bardzo mu za to dziękuję, no i pozwolili mi wystartować, spróbowałam i faktycznie walczyłam z czołówką, która się ściga na co dzień w tej dyscyplinie. To było naprawdę bardzo fajne i będę coś z punktu widzenia cross country? Tak, już w Bogusławie od razu poczułam, że dużo mi to dało. Dużo więcej w ogóle na objeździe trasy, że nie boję się już nawet tego Rogardenu przejechać. Dużo pewności siebie po prostu na trasach mi to daje. Czyli polecasz? Polecam. Mało jest dziewczyn na enduro, więc zapraszam wszystkie kobitki, które chcą spróbować, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.